W Adwencie często czytania biblijne, nauki rekolekcyjne zapraszają nas na pustynię. Bóg pragnie spotkać się z człowiekiem na pustyni, bo na pustyni człowiek łatwiej przyjmuje prawdę o sobie. Nawet, nawet trudną prawdę, smutną prawdę. W mieście jest się je schować. W mieście można zrobić taki makijaż całego swojego jestestwa. W mieście można udawać łat łatwiej. W mieście można udawać kogoś można żyć nie swoim życiem, a naśladowaniem na kogoś takim stuprocentowym niemalże. I dlatego Bóg proponuje człowiekowi, chodź, spotkamy się na pustyni. Tam nie ma się za co schować, tam woda, wiatr, wicher mówią prawdę o nas samych. Tę prawdę, którą chce nam przekazać Pan Bóg. I dlatego czas Adwentu jest to czas powrotu do samego siebie. My uciekamy od siebie, nie lubimy siebie, zaczynamy siebie oddawać, poddawać pod władzę innych zaczyna nami kierować, sterować. To jest to wielkie niebezpieczeństwo dla człowieka, że zaczyna żyć właśnie życiem innych, zaczyna żyć radami innych, przykazaniami innych, jest zastraszany. Jeśli nie będziesz żył tak jak my, to będziesz skreślony i wyrzucony poza naszą społeczność. Dlatego, może kogoś zaskoczy, ale w Adwencie my się nie mamy czegoś nauczyć nowego, tylko się mamy oduczyć. W jednym z filmów Klasyka światowego kina, młodzi chłopcy po szkole wojskowej trafiają na front i trafiają w ręce starego wiarusa, jakiegoś doświadczonego żołnierza, który mówi, przysłali was tutaj ze szkoły wojskowej. To ja teraz będę was chciał was oduczyć tego, czego was tam nauczono, żebyście przeżyli tę wojnę. Będę chciał was oduczyć, żebyśmy wrócili do samych siebie, żebyśmy byli sobą. Żebyśmy nie zdzieli się mówić, wyrażać swoje poglądy. Po to jest potrzebna pustynia. Tam następuje takie oczyszczenie. Pustynia może dotyczyć dosłownie zamieszkania w jakimś namiocie gdzieś na skraju cywilizacji, ale to może być też pustynia, którą narzucamy sobie sami, jako miejsce trudu duchowego, walki duchowej. Ktoś powiedział: jeśli jesteś gadułą, to na czas pustyni zamilknij przy stole. Jeśli jesteś milczkiem, to na czas pustyni zacznij rozmawiać z ludźmi. Jeśli nie masz ty talent, sprzedaj go, daj go innym właśnie za darmo. Daj go innym, aby mogli się nim cieszyć i korzystać z twoich darów. Każdy z nas zostaje takich ludzi, jak, na jakich zasłużył. Nieraz rodzice dostaną trudne dziecko, żeby sami zreflektowali się nad swoim życiem, że podnieśli jakąś porażkę wychowawczą żeby jeszcze w miarę możliwości ratowali to, co się da uzdrowić z tej, z tej rodziny. Powtarzam, często wpadamy w mechanizmy, mamy dyżurne opowiadania, dyżurne dowcipy, to już działamy jak, jak maszyna. Książę opowiadał, że chodził po kolędzie i pan gospodarz domu powiedział w pewnym momencie, odpowiem się kawał, jego żona zaoponowała, nie mów, a on powiedział, ale nie ten. Ona już wiedziała, jaki kawał chce powiedzieć, ale się jednak tutaj do pełnego porozumienia nie doszło. A zazwyczaj to pewnie dochodziło. Wrócić do samego siebie. To jest takie trudne, bo niekiedy tą maskę, którą nosimy na twarzy, budowaliśmy przez wiele lat. Ale Chrystus będzie sądził nas nie z pozorów naszych zachowań, a będzie sądził nas według tego, co mamy w głębi serca. Jakie pragnienia mamy w serca, jakie zamiary nosimy w naszych sercach. Co chcemy osiągnąć, w jaki sposób to wszystko zostanie zdywansowane na Sądzie Ostatecznym. I Adwent jest tym czasem, kiedy prosimy Pana Boga o to światło. I dostajemy światło trudne. Pamiętajcie, w Adwencie mamy poznać prawdę osobnie, żebyśmy na Sądzie Ostatecznym nie byli zaskoczeni. I w Adwencie dobrze jest posłuchać naszych nieprzyjaciół. Przyjaciele często nas zwodzą, przyjaciele często nas y, niesłusznie chwalą. I wynoszą ponad niebiosa, a tak naprawdę o wiele, wiele wartościowsze opinie na temat naszej osoby możemy znaleźć w słowach naszych wrogów, naszych nieprzyjaciół i przyjąć nie, nie z jakąś nerwami, z jakąś szarpaniną, ale przyjąć je z pokorą i podziękować Bogu za to, że w tym człowieku, który nie należy do grona moich przyjaciół, mogę się przejrzeć jak w lustrze. Prośmy o światło adwentowe, byśmy stanęli w prawdzie przed sobą, poznali tę prawdę i kiedyś na. W godzinie śmierci naszej, uradowali się, że Chrystus był w naszym sercu najważniejszy do końca, do końca naszych dni, do ostatniej godziny, do ostatniego oddechu ten, który przynosi nam światło prawdy o nas samych.